Matko ma. Słoneczna Pani, Dziewico czysta, dla nas grzeszniku swą litość miej. Niepokalana Fatimska Pani, Matko Jezusa i Matko ma. Niepokalana Fatimska Pani, Matko Jezusa i Matko ma. O Matko nasza, dobroci pełna, pod Twą opiekę chronimy się. Niepokalana Fatimska Pani, Matko Jezusa i Matko ma. Niepokalana Fatimska Pani, Matko Jezusa i Matko ma. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pięknie, że w tym szczególnym dniu, w pierwszą sobotę miesiąca, kiedy wpatrujemy się w niepokalane serce Maryi i patrzymy tam, gdzie ono nas prowadzi, gromadzimy się tutaj na polskiej mszy w Fatimie. Bardzo serdecznie witam kapłanów, ojca Dawida, księdza Dawida, ojca Łukasza, grupy, które razem z nim tutaj dotarły i pielgrzymują. Witam wszystkich, być może też indywidualnych pielgrzymów. Ja modlę się w intencji całej grupy, która ze mną przybyła tutaj, dziękując za ten dobry czas, za te wszystkie piękne spotkania, modlitwy, za to wszystko, co nam Matka Boża wyszeptała. Modlimy się też w intencji Pana Jacka, naszego przewodnika i biura, które cały nasz wyjazd tutaj zorganizowało, biura Orlando. Ksiądz Dawid modli się za zmarłych Stanisławę Kazimierza, Stanisławę Mieczysława Górnych, Wojciecha, Annę Franciszka Kałów, Marię Tomasza, Jakuba, Antoninę Dobskich oraz zmarłych z tych rodzin. Chcemy, żebyś nasze grzechy głęboko rzucił w głębiny morza, żeby nie były przed Twymi oczami. Wyznajmy wspólnie: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty uczyniłeś niepokalane serce Najświętszej Dziewicy Maryi domem Twego Słowa i świątynią Ducha Świętego. Daj nam serce czyste i pojętne, abyśmy wiernie zachowując Twoje przykazania miłowali Ciebie ponad wszystko i troskliwie zaradzali potrzebom braci.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Micheasza. Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, czodem dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów. Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Oto słowo Boże. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z Wami. Instrument Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak, okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie,
ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zoni ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał stąd do was przejść, nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem 5 braci, niech ci ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Niech ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdybyś kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Kiedy Micheasz, którego imię oznacza po prostu Michał, jest to imię teoforyczne, głoszące, pochwalające wielkość Pana Boga, bo ono oznacza: któż jak Bóg, któż jak Pan. A więc za każdym razem, kiedy ludzie wołali jego imię, kiedy wołają: Michał, Michale, tak naprawdę nawet nieświadomie głoszą pochwałę Pana Boga, jego wielkość, jego potęgę, że nie ma nikogo większego i nie ma takiego jak Pan i Bóg. Michałasz pisze, jest prorokiem w latach 740-700 przed narodzeniem Chrystusa i jego prorokowanie kończy się ze czasów króla Ezechiasza, który był dobrym królem po prostu. Takim wyproszonym, wymodlonym, wyczekiwanym królem, który zwrócił nie tylko swoje serce, ale też i serce ludu ku Panu Bogu. Prorok Micheasz dzisiaj, on też jest znany z tego, z 5 rozdziału swojej księgi, jest to prorok mniejszy, nie chodzi o to, że był małego wzrostu, wiadomo, tylko ta księga jest taka trochę cieńsza, którą napisał. Dzisiaj tak naprawdę mówi nam, jest zachwycony Panem Bogiem. Któryż Bóg jest do ciebie podobny? Nie ma nikogo podobnego do ciebie. Nie ma nikogo takiego jak ty. Jacy głupi są ci, którzy rozglądają się i biegają za bożkami na prawo i na lewo, tymi współczesnymi i tymi dawnymi. Któryż Bóg jest podobny do ciebie? Bo On oddala nieprawość, odpuszcza występek, nie żywi gniewu, bo upodobał sobie miłosierdzie. Bóg, którym dzisiaj przyszły się tutaj spotkać, upodobał sobie miłosierdzie. I to orędzie, które od tylu już lat tutaj stąd płynie, właśnie jest zachętą do zbliżania się do takiego Boga. Per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa. By odkryć właśnie takiego Boga, by móc powiedzieć, nie wyrecytować formułki, ale by móc powiedzieć sercem: ty jesteś moim Bogiem. Nie ma nikogo większego niż ty, potężniejszego. Ty oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek, nie żywisz gniewu na zawsze, bo upodobałeś sobie miłosierdzie. Ty litujesz się nad nami i ścierasz nasze nieprawości i wrzucasz głębiny morskie wszystkie grzechy.
Taka jest miłość miłosierna Pana Boga, który w głębiny morskie, słuchajcie, gdzieś głęboko, gdzie nikt nie może dotrzeć, mimo batyskafów, mimo nie wiadomo czego, On tam je wrzuca, tak głęboko je od siebie oddala. Bóg nasz nie jest pamiętliwy. Kiedy my dzisiaj z diecezji katowickiej przynajmniej kończymy to nasze pielgrzymowanie tutaj po Portugalii, byliśmy też w Santiago, odkrywaliśmy codziennie po trochu tajemnice Pana Boga. Dzisiaj kolejny raz odkrywamy tajemnicę Jego niepojętego, niezgłębionego miłosierdzia. Prosimy Cię, Panie Boże, miej miłosierdzie dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, przyjaciół, dla naszych parafii, rodzin, dla naszej ojczyzny i dla całego świata. Amen. Stajemy przed Tobą, Panie, z ufną modlitwą, a nasze modlitwy zanosimy do Ciebie, Panie Boże, przez wstawiennictwo Maryi, tej o sercu niepokalanym. Polecajmy Panu Bogu grupę pielgrzymów z diecezji katowickiej, wszystkich oczywiście, ale my dzisiaj kończymy nasze pielgrzymowanie. Spoglądaj z miłością na każdego pielgrzyma, dodawaj mu odwagi, by wiarą żył. Dziękujemy za ten dobry, piękny czas, za to piękne prowadzenie przez Pana Jacka, za dobrą organizację przez Biuro Orlando. Dziękujemy za to wszystko, cośmy zobaczyli, usłyszeli i co poruszyło nasze serca. Prosimy Cię, by to doświadczenie w nas pozostało. Ciebie prosimy. Módlmy się o prowadzenie w wierze syna Michała i nawrócenie córki Oli oraz opiekę nad nimi Matki Bożej Fatimskiej, za nieuleczalną chorą Mieczysławę, o ulgę w jej cierpieniu, za rodzinę Pelagi, Paliga i córki Monikę i Martę z rodzinami, z prośbą o umocnienie wiary, zgodę i miłość wzajemną. Przez stawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej prosimy o powrót do zdrowia Małgosi i Piotrusia oraz zachowanie z okazji 15. rocznicy urodzin o dary Ducha Świętego. Przez stawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej prosimy o opiekę dla Anny i Sławomira oraz dzieci Karoliny i Filipa. Prosimy o dalsze łaski, błogosławieństwo Boże, o Boże czuwanie nad nimi, na dalsze życie małżeńskiego i rodzinnego. Polecajmy Panu Bogu zmarłych, których również tutaj przywieźliśmy i o których wieczność się troszczymy. Stanisławę Kazimierza, Stanisławę Mieczysława Górnych, Wojciecha, Annę Franciszka Kawów, Marię Tomasza, Jakuba, Antoninę Dobskich, zmarłych z tych rodzin, zmarłych Jana i Alfreda, Tadeusza i Stanisławę. Dla nich wszystkich prosimy o życie, które się nigdy nie skończy i będzie szczęśliwe. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, by niepokalane serce Maryi było nam przewodnikiem prowadzącym nas każdego dnia bliżej Jezusa. Ciebie prosimy. Tobie, Panie, w ufnej modlitwie zawierzamy nasze życie, wymierzamy wszystko. Wszystko, co mamy, należy do Ciebie. Niech nasze życie będzie wysławianiem tego, jaki jesteś. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko.
zawsze być. Serce moje weź. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej miłości Tobie je przynosimy, aby stał się dla nas naprawdę w życiu. Wszystko Tobie oddać pragnę, od najmłodszych moich lat. Mój Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu. Módlcie się, aby moją i wejrzyj na dary, które Tobie przynosimy, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie. I sprawa, byśmy za niej przykładem wiernie strzegli bogactw Twojej łaski, bogactw łaski Twojego Syna i stale je rozważali, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty dałeś Najświętszej Dziewicy Maryi serce mądre i pojętne, aby doskonale spełniła Twoje przykazania. Serce nowe i ciche, w którym łaskawie wypisałeś prawo nowego przymierza. Serce proste i czyste, przez które zasłużyła na dziewicze poczęcie Twojego Syna i oglądanie Ciebie na wieki w pełnej radości. Serce mocne i czujne, dzięki któremu zniosła nieustraszenie miecz boleści i z wiarą oczekiwała zmartwychwstania Syna. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Pawłem pierwszym pustelnikiem, świętym Janem Pawłem II, świętym Franciszkiem, Hiacyntą i Łucją i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego biskupa, Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jose, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, źródłem życia jest. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Grupą z diecezji szczecińskiej, grupie z Trzeciej Szczecińsko-Kamińskiej i diecezji poznańskiej życzymy dobrego pielgrzymowania. Co tu dużo mówić, dobrej pogody się na pewno przyda. Uważajcie na płytkach, żebyście gdzieś zębów nie wybili przy pielgrzymowaniu, niech to będzie też radość, ale dużo ważniejsza niż ta pogoda jest to, co się w was stanie. I na to, na co macie wpływ, mamy wpływ, o tym warto mówić i nad tym warto pracować. Dzisiaj ostatni dzień, więc obiecałem zbojszów z katowickiej diecezji, że pobłogosławię te różne pamiątki, przedmioty kultu, czci, więc jeżeli je tu macie, to bardzo proszę je wyciągnąć. Boże, upraszamy Twojego błogosławieństwa nad tymi wszystkimi przedmiotami, które tutaj zakupiliśmy. Niech one nie będą tylko martwą pamiątką nawiedzania tych miejsc, ale niech przypominają o przemianie serc i umysłów, niech przypominają o przebytej drodze, a przede wszystkim niech przypominają o Bogu i Jego Najświętszej Matce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po błogosławieństwie tym końcowym mszy zaśpiewamy O Fatimska Nasza Pani, jak pozostali pielgrzymi też znają. Myśmy to ćwiczyli w każdym bądź razie, więc może nam nie najlepiej wychodzi, ale żeśmy się naprawdę starali. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. O Fatimska, nasza Pani.